Cześć. Cześć. Jesteśmy na Gran Canaria. Na wakacjach w Las Palmas. Ale przed naszą wycieczką tutaj na ciepłe wyspy trafiliśmy do Madrytu na 2 dni. Niestety to były dni w środku tygodnia, nie trafiliśmy w weekend, a więc nie zaliczyliśmy żadnego targu staroci. W Madrycie jest na szczęście bardzo fajna dzielnica, pełna antykwariatów, vintage shopów. Są też sklepy charytatywne, sklepy z winylami, szuflandy. I udało nam się właśnie odwiedzić kilka takich fajnych miejsc i tam zdobyć kilka fajnych, naprawdę ciekawych rzeczy, w tym jeden tak zwany sztos. Zaraz wam wszystko pokażemy, też opowiemy o tym właśnie, gdzie szukać tych sklepów, gdzie można się utargować ceny trochę w Hiszpanii. I zaprezentujemy wszystkie przedmioty, które kupiliśmy. Zapraszamy. Zapraszamy. W Madrycie odwiedziliśmy dzielnicę słynącą z antykwariatów. Znajduje się ona wokół ulicy Ribera de Cortadores. Jest tam naprawdę bardzo dużo fajnych miejsc. W większości to są bardzo ekskluzywne sklepy z bardzo wyselekcjonowanymi antykami i vintage'em. Są też takie miejsca, że się wchodzi w podwórko i tam jest naprawdę w jednym takim podwórku kilkadziesiąt takich sklepów bardzo drogich z rzeczami takimi z Art Deco i top of the top po prostu. Można tam na przykład znaleźć komody obłożone szkłem Murano albo wielkie, przepiękne, kryształowe żyrandole. Są też designerskie perełki znanych designerów, jak na przykład Mies van der Rohe. Są też zwyklejsze rzeczy, jak nie wiem, telefony z lat 60., takie aparaty stacjonarne. No i ceny są odpowiednio wysokie do rangi tych sklepów. Ale skręciliśmy też takie mniejsze, poboczne uliczki, gdzie okazało się, że też jest bardzo dużo takich typowych graciarni, jakichś sklepów vintage, takich trochę biedniejszych może antykwariatów, gdzie można sobie poszperać w śmieciach po prostu i coś ciekawego znaleźć. Są to miejsca mniej ekskluzywne, troszkę bardziej zagracone i sprawiające bardzo dużo przyjemności. Tam też na przykład znalazłem taką popielniczkę, za którą kilka euro zapłaciliśmy dosłownie. Tu jest napisane chyba Rondo de Toledo, to jest jedno z takich w okolicy tego miejsca, gdzie są te wszystkie sklepy też. I to są też takie fajne, typowe wzory ludowe, hiszpańskie. Oprócz w ogóle tych sklepów tej dzielnicy stricte antykwarycznej i vintage'owej odwiedziliśmy też kilka sklepów charytatywnych, w których też można trafić dużo ciekawostek. W jednym z nich nawet znaleźliśmy kufel z polskim godłem z napisem Polska, ale też kupiliśmy kilka drobiazgów właśnie w takich sklepach, między innymi na przykład takie pudełeczko z jednorożcem. To jest naprawdę atrakcyjne, fajne, z jakiegoś egzotycznego drewna, ozdobione właśnie mosiężną podobizną tegoż mitycznego zwierzęcia. Też w sklepie charytatywnym znaleźliśmy, właściwie nasi przyjaciele, z którymi jesteśmy na tej wycieczce, wypatrzyli takiego piłkarza, który jest flakonem na perfumy. O. Ze znanej firmy, która słynie właśnie z produkcji kosmetyków. Nie będziemy reklamowali. Trafili też chłopcy pudełeczko z Matką Boską i z Dzieciątkiem. Taki mały, fajny, elegancki drobiazg. Ja z kolei, ale to jeszcze w tych sklepach vintage wokół w tej dzielnicy antykwariatów, znalazłem takie okulary. Znalazłem takie śmieszne okulary z oczami. To jest to naprawdę zabawny gadżet. Tak. Figurka. Figurkę chyba znalazłem w sklepie charytatywnym. Jakoś tak mnie urzekła, ale potem wygooglałem i okazało się, że to jest taki neolityczny symbol pokoju pochodzący z terenów Andaluzji. Nazywa się Indalo. Taki fajny rzemieślniczy wyrób. No i fajna pamiątka z Hiszpanii. Bardzo fajna. No i Jeszcze ponadto byliśmy w sklepie z winylami i w ogóle w sklepie takim muzycznym bardziej, sprzedającym vintage'owe płyty. Niestety tam nie było kaset magnetofonowych, które Marek bardzo lubi i docenia,
Natomiast udało nam się trafić tam takie dwie płyty. Płytę łamu, to jest singiel Wake Me Up Before You Go Go, a także singiel, taki mini singiel Nacho z utworem Da Da Da. Ten utwór wszyscy na pewno znają w wersji polskiej. No chyba w wielu wersjach językowych po prostu to pewnie powstało. Tak. No i tak, oprócz vintage shopów, sklepów charytatywnych, to też odwiedziliśmy Bloompexy, czyli sklepy z używaną odzieżą. Tam kupiliśmy sobie po koszuli, a ja też znalazłem taką fajną kurtkę, bluzę listonosza francuskiego. Tutaj jest z napisem La Poste. Tak, i logo poczty francuskiej. A jeszcze wracając do dzielnicy antykwarycznej, vintage'owej, to właśnie w jednej z rupieciarni, w której byliśmy, jak wszedłem bardzo wysoko na półce, ujrzałem bardzo dobrze znany mi z widzenia, może ogólnie, konstrukcję zegara. A mianowicie coś takiego, jak widzicie tutaj jest bardzo ciekawy mechanizm tego zegara. To jest zegar wyprodukowany przez bardzo znaną szwajcarską firmę Jaeger-LeCoultre. Jest to firma, która ma swoje początki w XIX wieku i była tak naprawdę jednym z najlepszych, jest nadal jednym z najlepszych wytwórców właśnie czasomierzy. Słynął przede wszystkim z wykonywania zegarów typu Atmos, czyli zegarów, które nakręcają się jedynie poprzez zmiany temperatury w pomieszczeniu, w którym te zegary się znajdują. A to jest zegar tak zwany skeleton albo banjo, albo bagietka, w zależności od rejonu, gdzie te zegary się sprzedaje, gdzie te zegary się pojawiają, tak w różnych rejonach świata się je nazywa. No, można się domyśleć, że chodzi o konstrukcję właśnie tego mechanizmu. To właśnie od niej się bierze to potoczne, biorą się te potoczne nazwy. Zegar jest bardzo elegancki, nawet próbuje chodzić, działać. Natomiast jest bardzo zanieczyszczony i wymaga serwisu zegarmistrzowskiego. Natomiast kupiliśmy go bardzo okazyjnie i aż grzech było go nie przytulić. I co więcej, był wystawiony w dobrej cenie, ale tak naprawdę nam się udało stargować prawie że połowę tej ceny. No, więc około 40% udało się stargować ze względu na stan tego mechanizmu, bo jest bardzo zanieczyszczony. Zresztą z bliska widać, jak tam stare smary po prostu pozaklejały ten mechanizm. Ten zegar pochodzi prawdopodobnie z lat 50. Tego typu w ogóle czasomierze były robione od lat 40. przez Jaegera. Ten jest właśnie z lat 50. Można to wywnioskować po wkrętach, które są stalowe, niemosiądzowane. Właśnie w takim stylu te wkręty były używane do lat 50., 60. mniej więcej, stąd wiadomo, że właśnie z tego okresu ten zegar pochodzi. Jeszcze nie wiemy, czy trafi na sprzedaż, czy może do prywatnej kolekcji. Do naszej kolekcji, tak, to się okaże. No i tak, no, Madryt był naprawdę super. Bardzo nam się tam podobało i na pewno wrócimy do tego miasta. No poza tym jeszcze w Madrycie odwiedziliśmy bardzo fajne muzea. Byliśmy w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych. Ale też byliśmy w Muzeum w Muzeum Narodowym Królowej Sofii, gdzie akurat była czasowa wystawa o Picassie. Ale też tam jest na stałe wystawiona Guernica, słynny obraz. No tam na tej wystawie czasowej o Picassie to był głównie okres z początku XX wieku przedstawiony, jego rysunki i malarstwo. Chyba głównie były prace nawet z konkretnego roku 1906 chyba. 1907 chyba, tak. Mhm. Natomiast prace są bardzo ciekawe i jeżeli będziecie w Madrycie, to polecamy się wybrać na tą wystawę. Ale tak jak wcześniej jeszcze wspomniałem, byliśmy w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych,
w którym to widzieliśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Były tam projekty też Miesa van der Rohe, były projekty Petera Behrensa czy Josefa Hoffmana. No, naprawdę bardzo fajne wzornictwo. Poza wzornictwem też mnóstwo ciekawych naprawdę obiektów. Dużo starszych, jak z XVII, z XVIII i z XIX wieku. Naprawdę bardzo fajne rzeczy z okresu, kiedy Hiszpania była wielkim mocarstwem, chyba największym wtedy. I naprawdę te rzeczy robią wrażenie, ociekają złotem, są bardzo kunsztownie wykonane. Są przepiękne też zegary wystawione w tym muzeum, a nawet jest przeniesiona, odtworzona kuchnia chyba z XVIII wieku, która jest wyłożona ceramicznymi płytkami od podłogi po sufit, a wysokość tej kuchni ma około, nie wiem, 4 metrów. I wszystkie te płytki są ozdobione różnymi śmiesznymi, ciekawymi scenkami rodzajowymi, jakimiś kotkami, ludźmi gotującymi, serwującymi potrawy. Naprawdę też bardzo fajna rzecz. Na mnie największe chyba wrażenie zrobił taki, można powiedzieć, dom dla lalek w formie takiej wielkiej komody przeszklonej witrynki, gdzie było chyba cztery piętra tego domku, gdzie po prostu te małe przedmioty były odtworzone w sposób bajeczny. Szczegółowe, tam były postaci, mebelki, obrazy na ścianie, żyrandole, takie małe szklaneczki ze szkła zrobione. Wszystko, po prostu full wypas, totalnie wyposażony dom. I całe muzeum, nie duże wcale, ale tak przez 2 godziny można tam zobaczyć wszystko i naprawdę warto się tam wybrać. Oprócz tego jeszcze, jak na każdym wyjeździe, kupujemy vintage'owe kartki pocztowe. Zakupione pocztówki w Charity Shop w Madrycie. Vintage Paryż, Vintage Madryt, razy dwa. Nie, to jest papież z Barcelony. Nasz papież. A tu Madryt. Część z nich już została wysłana, między innymi do nas. Sami sobie wysyłamy też kartki pocztowe z wyjazdów. Jest to forma takiej pamiątki. A to jest akurat barcelońska pocztówka, którą kupiliśmy w Madrycie, ale wyślemy ją komuś z Barcelony, ponieważ w drodze powrotnej do Warszawy odwiedzimy jeszcze Barcelonę. Tam też mamy nadzieję pójść na Targ Staroci i być może też przygotujemy film z tego pobytu. A tutaj jest właśnie katedra Sagrada Familia z naszym papieżem Janem Pawłem II. Są różne fajne kartki, są pieski, są różne statki powietrzne. Motocross. Motocross. A była też jeszcze wyścigówka gdzieś. Jest wyścigówka. I się nawet trafiła vintage'owa kartka z Paryża, z opery. No i tak. To chyba na tyle byłoby. Tak. Jeśli chodzi o Madryt, tak. Spodziewajcie się też filmu z Gran Canaria, ponieważ może to jest turystyczna destynacja, to tutaj też są fajne antykwariaty. Byliśmy na Targu Staroci, też kupiliśmy kilka drobiazgów. I podzielimy się tymi przedmiotami z Wami w następnym filmiku. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał i komentujcie, co Wam się podobało. Koniecznie. I do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Dzięki.